Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moimi gościniami są Katarzyna Nowakowska i Elżbieta majorczyk grabińska z Biura Europejskiej Stolicy Kultury Katowice GZM 2029. Dzień Cześć. dobry. Cześć. Cześć. E, długa nazwa, ale i tak użyłem skrótu, więc tak. e, brawo dla mnie. E, spotykamy się, żeby porozmawiać o dwóch inicjatywach, które z, ze starania Katowic i miast metropolii do tytułu o Europejskiej Stolicy Kultury wynikają, czyli Spójnik i Zgłoś swój pomysł, bo nabór nad się trochę pokrywa. Tak. No to zacznijmy od tego, gdzie zartowaliśmy Są pieniądze na inicjatywy, a gdzie pieniądze być może pojawią się i realizacja tych pomysłów pojawi się w dalszym dalszym toku. Ale tak czy siak tu i tu chodzi o to, żeby instytucje kultury i mieszkańcy miast Metropolii górnośląskiej Śląskiej ze sobą współpracowali. Spójnik na początek? Może Pewnie. być spójnik. Więc spójnik jest adresowany do NGO-sów i do samorządowych instytucji kultury. To jest mikrogrant i współpraca do 10 tysięcy brutto. Mhm. Czas na realizację projektów jest do 30 listopada, a na rozliczenie projektu do 15 grudnia. No, chyba że wiadomo, odbywa się wcześniej, a to już są takie specyficzne zapisy regulaminowe, trzeba sobie zajrzeć i poczytać. Można wnioskować o całe 10 tysięcy, można wnioskować o mniej. E, mogą to być projekty, które dopiero wymyślacie i tworzycie, a mogą to być już, które macie w głowie i planujecie, a poszukujecie dodatkowego źródła wsparcia. I to jest chyba taka kontynuacja mentalna na pewno projektu mikrograntów, które tak, w mieście ogrodów działo zdaje się, od ostatniego starania się o tytuł europejskiej stoicy tak. kultury. Dokładnie, ale chcieliśmy no, oprócz, <głos》> <głos》> oprócz NGO-sów, chcieliśmy też zaktywizować mniejsze mhm. instytucje kultury, które często są niedofinansowane albo mają takie poczucie kompleksu wobec tych dużych miast, które robią Wielkie wydarzenia, wow, mm -hmm. i wydaje im się, że a nie, my ze swoimi pomysłami to w ogóle nie mamy co startować, albo do ministerstwa, albo gdzieś, bo i tak się nie uda, bo to jest za małe, bo coś tam. Nie, mm -hmm. to, to jest nieprawda. Wasze projekty i pomysły są wartościowe, angażują e, lokalną społeczność, angażują aktywności sąsiedzkie, e, mówią o lokalnym dziedzictwie, o historii i to jest naprawdę ważne. Pamiętajcie o tym zawsze. Zachęcam zatem do składania projektów. W tym roku jesteśmy drugim naborem spójnikowym. Pierwszy był skierowany tylko do instytucji kultury z wielu powodów. Teraz poszerzyliśmy grono beneficjentów o NGOSy i planujemy dwa nabory. Budżet całego projektu to jest 300 tysięcy. Chcielibyśmy, jeden pierwszy nabór już trwa, bo od 11 marca. Można składać wnioski do 12 kwietnia, a drugi nabór e, wakacyjnie wiemy, że te wakacje są takim momentem czasami refleksji, więc od 1 do 31 sierpnia można składać wnioski w drugim naborze. Mhm. Czy są jakieś e, kierunki projektów, które Was bardziej interesują niż mniej? Mhm. E, chyba z tego, co pamiętam, co rozmawialiśmy o jak był przygotowywany program Europejskiej Stolicy Kultury, to gdzieś tam tym ważnym elementem są jakieś aktywności sąsiedzkie, taka lokalność, bardzo, bardzo lokalna. Lokalna lokalność. Zdecydowanie chcielibyśmy, żeby te aktywności były odpowiedzią na... Wnioski, które my otrzymaliśmy z badań, które w ramach naszych starań o tytuł SK były przeprowadzane, żeby były odpowiedzią na deficyty, które zostały zdiagnozowane. Żeby też odpowiadały na rekomendacje, które nam wskazała Rada Konsultacyjna, z którą współpracujemy, bo to nie jest tak, że siadamy w instytucji i my mądre głowy wiemy co teraz zrobić, jak uleczyć tutaj kulturę. Tylko działamy we wspólnocie, pracując z różnymi specjalistami. Tak jak mówiłam, aktywności sąsiedzkie, lokalne, pobudzające lokalną społeczność, dotykające tematów lokalnej historii i dziedzictwa, oddolnych inicjatyw społecznych, takie projekty, które są oparte na więziach społecznych, skierowane do um, jakichś specyficznych społeczności albo miejsc wymagających szczególnego wsparcia, bo gdzieś tam nie są do końca zaopiekowane, jak powinny. No, i tak jak mówiłam, podlinkowujemy Wam właśnie na naszej stronie też rekomendacje rady, żebyście łatwo to mogli znaleźć. W zakładce baza wiedzy są też raporty z tych badań, które zlecaliśmy, więc można sobie poczytać, zobaczyć na co jest zwrócona uwaga. No i zapraszamy Was do składania tych wniosków. Mm -hmm. No to druga inicjatywa to złość swój pomysł. To też coś, co już funkcjonowało przy poprzedniej Europejskiej Stolicy Kultury, pamiętam chyba. Bo... Mm -hmm z takich projektów, które chyba najdłużej były realizowane, to chyba katowicki, Katowice Street Art Festival, fe, to był taki tak. standardowy projekt, tak. który z, te, z tego z takiego tak. otwartego naboru um, trafił do, do instytucji kultury Katowice, miasto Ogrodów. Tak, to e, przy pisaniu pierwszego beatbucka też mieliśmy ten open call, teraz ogłosiliśmy go ponownie. E, uważamy, że to by było nie fair wobec mieszkańców Katowic i mieszkańców całej metropolii, e, jeżeli ktoś usiadłby i stworzyłby program na rok 2029 bez zapytania się osób mieszkających właśnie w całej metropolii, co oni tak naprawdę też chcieliby widzieć w ciągu tego roku. Dlatego otwieramy takie open call, żeby pozbierać pomysły osób, które mają potrzebę z wykonania jakiegoś działania kulturalnego, artystycznego, społecznego. Nie ma tak naprawdę. Zasad, co by to mogło być, ale tak jak też właśnie mówiłeś wcześniej, na razie tutaj pieniądze nie grają za bardzo roli, ponieważ zbieramy pomysły, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować, czy będziemy te projekty realizować. Tak naprawdę, takim potwierdzeniem tego, że będziemy realizować, będzie to, jeżeli uda nam się zdobyć ten tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na 2029 rok. Jeżeli nie, no to w tym momencie wszystko jest w rękach miasta i metropolii. Możemy mhm. y -y -y. jakieś projekty, które no, zakładam, że już trochę ten albo no, trwa. Y -y -y. Czy to są projekty, które właśnie wpisują się w tą koncepcję lokalności? Czy pojawiają y -y. się, nie musisz się zdradzać szczegółów, ale jakieś te rzeczy, które nie wiem, wychodzą poza te ramy i całkowicie nie pasują? Czy to będzie jakiś taki też negatywny odrzut tych pomysłów, bo na przykład są zbyt duże, albo zbyt. Robimy y -y. też odrzut? W się sensie robimy też przesiew y -y -y. tych pomysłów? Y Mamy też, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodziło o pierwszą aplikację, to dopiero tworzyliśmy cały koncept i mm -hmm. tworzyliśmy ramy, na których teraz opieramy drugą aplikację. W drugiej aplikacji już mamy e, cztery osie kierunkowe, mogę je też wymienić. Mm -hmm. e, to jest Personal Playlist, e, Fair Play, Replay i Total Immersion. Mm -hmm. I każdy z tych osi się przenikają, więc też tak naprawdę można by było powiedzieć, że każdy z tych projektów, które mamy opisane w aplikacji, można by było trochę podciągnąć pod każdą. E, linię programową, ale to tak jest najczęściej, że jeżeli chce się stworzyć jakiś spójny program, to często to, jakby to wszystko się przenika. Co tymi wiosłami na tej osi mm -hmm. się kryje? Co Ech, one oznaczają? Tak, jeżeli chodzi o pers Personal Playlist, to zależy na osobistym doświadczeniu i na tym, żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie w, tym, w tej aplikacji, w tych wydarzeniach. E, też chcemy przez te wydarzenia dbać o dobrostan mieszkańców. E, i też promować różnorodność europejską. Jeżeli chodzi o Fair Play, to chcemy zadbać o, um, o wspólnotę i o ponowne budowanie wspólnoty, bo widzimy, że w tych czasach e, małe i lokalne wspólnoty raczej przeżywają kryzys i ludzie rzadziej spotykają się. I chcemy właśnie zadbać o to, żeby pożyć i e, zachęcać ludzi do tego, żeby zaczęli się ponownie spotykać i wokół takich małych spo społeczności budować różne wydarzenia. Jeżeli chodzi o total immersion, tutaj w tej osi programowej e, chcemy nawiązywać też do kultury cyfrowej e, i jeszcze mamy ostatnio i to jest replay. i tutaj będziemy mówić o dziedzictwie, e, te, o dziedzictwie naszym industrialnym. Mm -hmm. To teraz pytanie do, mm -hmm. was obu, e, jak zainteresowania takich inicjatywach? Wiem, że to nie zawsze jest e, tak kolorowe, jak nam się wydaje, że jak jest jakiś nabór, to się ludzie zgłaszają. A czasami potrafili być kreska rodzaju, tak zwana, czyli więcej pomysłów niż będziecie w stanie mhm. się tworzyć i, i, i wykonać. Wiesz co, w zeszłym roku startowały w Spójniku tylko i wyłącznie samorządowe instytucje kultury i byliśmy, wystartowaliśmy z tym naborem za późno. To mhm. był moment, w którym oni już w większości mieli swoje plany, budżety już powoli zamykali, ale punktowane było to, jeżeli weszli... Masz pomysł. Znajdujesz sobie instytucję do kultury, do której idziesz, przekonujesz ich do tego. Ja nie mówię: "Okej, okay, możemy złożyć na to grant. Fajnie, próbujemy. I tak to wyglądało. Z całej metropolii spłynęło ponad 40 wniosków, ale tam nabór trwał króciutko, bo trwał niespełna dwa tygodnie, mm -hmm. bo mieliśmy mało czasu. Do realizacji było przyjętych 20 wniosków. Każdy otrzymywał grant 5 tysięcy zł. Jak mm -hmm. widzisz, tu kwota jest podwojona na jeden grant do 10, i my też konsultowaliśmy to z NGO-sami, bo y, tam był równy grant. Wszyscy dostawali 5 tysięcy, koniec. A tu ngo nam wskazały na to, że na niektóre działania dla nich to jest za dużo. Mhm. Że oni chcieliby mieć możliwość y, na przykład wzięcia mniejszego grantu, żeby po prostu, wiesz, nie pompować sztucznie kosztów tylko mhm. po to, żeby rozliczyć później grant, y, bo, bo nie na tym ma to polegać. Y, 11 wystartowaliśmy, więc ludzie dopiero się tak naprawdę o tym dowiadują, myślą, zastanawiają się, szukają miejsc do realizacji partnerstw, wpadają mhm. na pomysły. Ale jesteśmy też po, z Kasią po spotkaniu w Centrum Organizacji Pozarządowych, tam była bardzo fajna frekwencja. Myślę, że było nas blisko 30 mhm. osób. Więc kręci się. Myślę, że to tak jak wszędzie. nie? Mamy deadline i wtedy na trzy dni przed mamy wysyp wniosku. Tak, a to w tej pierwszej edycji, kiedy instrukcje startowały, takie to były pomysły na przykład na, na projekty. Co realizowaliśmy? Mhm. Realizowaliśmy na przykład powstanie filmu. Współrealizowaliśmy. Wiadomo, że to premierę filmu dokumentalnego, który był kręcony o bitwie na górze helmeczki. Były warsztaty botaniczne, były. Przydałkowanie y, młodszych z osobami, które już to potrafią robić. Robili takie wielkie pufy, które później trafiały do domu dziecka. Były e, spotkania lokalne na, na rok tak, y, Były też warsztaty i y, y, wykłady wokół flamenko. Były gry terenowe, było wspólne biesiadowanie. Tak naprawdę, y, mieszkańcy gminy spotkali się nad jeziorem przy ognisku przy kiełbaskach, przy muzyce granej na żywo, bo ktoś przyniósł akordan, ktoś przyniósł gitarę. W rokiknicy były też fajne spotkania, bo odbywały się w bibliotece, ludzie przynosili przedmioty, które były związane z tym miejscem i opowiadali ich historię. Więc naprawdę przekrój był bardzo duży. Mm -hmm. No właśnie te, trochę te brejty, bo mm. no oczywiście sprawdziłem sobie wcześniej i, i one od są bardzo takie lokalne i takie mm. Można by powiedzieć. Że właśnie I spójnikowi mikrofon. na tym zależy. Tak więc trochę też pytam w stronę Katarzyny, czy te <laughs> projekty zgłaszane. To, to właśnie będziecie wyłapywać głównie takie małe, czy to jakichś takich większych pomysłów też szukacie? Czyli I małe i duże. Też tak pomysł na festiwal na terenie metropolii to. Mm, nie wiem, teatralny strzelam. To myślę, że spokojnie może zgłaszać. Akurat tego mamy mało na ten moment. No właśnie, czego jest mało, to może eee. czy kogoś zainspirujemy do tego, że... Myślę, że brakuje nam e, takich strictach projektów artystycznych w tym momencie, e, które nie będą muzyczne. E, i, e, Bo I... Mamy też dużo takich projektów, ale to przez to, że też ten teraz się, konkurs się zmienił, my też o tym dużo mówimy. Mamy dużo projektów społecznych, w którym ta kultura i sztuka są tak obok, a wydaje mi się, że trochę nam brakuje takich projektów, gdzie jakby ta, ta kultura i sztuka są w centrum. I, i. I chyba w obu programach yy, brakuje rzeczy, które by skier były skierowane dla nastolatków. Tak. Bo jest mnóstwo rzeczy dla dzieci z rodzicami, y -y. takich małych gagatków, które jeszcze bez opieki rodzica się nigdzie nie ruszą, a później mamy... Już wszystko dla osób dorosłych. Gdzieś ta mm -hmm. grupa powiedzmy 12, 17, 18, mam wrażenie, że e, nie wie za bardzo. Co, na, może oni i wiedzą, co ze sobą zrobić, ale my nie oferujemy im żadnej alternatywy. Mm -hmm. uh -huh. Poza tym e, patrzymy cały czas, wychylamy się w rok 2029, nie? Mm -hmm. więc oni za chwilę będą dorośli. Fajnie by było ich przekonać, że to, co robimy, ma sens mm -hmm. i wiemy wszyscy, że czym skorupka za młodu i zachęcić ich do tej aktywności. Tak, to ja może przy okazji programuję projekt, który gdzieś e, e, też się e, realizuje z, z pomocą Stowarzyszenia Bo Miasto, czy Śląskiej Opinii, e, czyli e, Kulturo-Kozowskim Centrum Kultury, to jest taka przestrzeń dla młodych właśnie, w której młodzież może się spotykać i współorganizować różne rzeczy. W e, Siemianowicach sie 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 Śląskich tutaj też powstała taka Przestrzeń zarządzana i skierowana do młodych, które oni mogą sami sobie organizować wydarzenia. Myślę, że to jest w ogóle taki projekt, który, mm -hmm. jeżeli ktoś e, szuka pomysłów dla młodych, to można by w wielu miastach powielać jako stworzenie. Szczególnie, jeżeli jest się instytucjami, masz jakieś wolne przestrzenie lokalowe. to. Chorzowie przez chwilę działała wolka. Tak, to jest drugie kontynuacja. Super, no bo bałam się, że to po prostu umarło. Jako chorzowianka, wiesz, jest to bliskie mojemu sercu. No, więc to, tak. Myślę, że to są takie pomysły, które, które chyba, chyba młodzi oczekują. Nawet pamiętam, że to, to trochę e, było opisywane w książce Filipa Springera, który opisywał e, były miasta wojewódzkie. To też opisywał ten pr problem e, ludzi w tym takim młodzieżowym wieku. E, może już nie, nie już dzieci, może też nie do końca młodzież, a jeszcze nie, nie dorośli, którzy nie mają się gdzie spotykać i najczęściej dla nich miejsca spotkań był McDonald's. Tak. No tak, bo jeszcze za relatywnie niewielkie pieniądze mogłeś tam usiąść i coś porobić, a nie ma takiego miejsca, gdzie możesz przyjść ze swoim sokiem, swoimi kanapkami i porobić coś, na co masz ochotę, spotkać się z przyjaciółmi, pomalować, pomajsterkować, nie wiem, poćwiczyć monolog, albo... Więc jeżeli się słuchają nas młodzi, to warto pójść do jakiejś swojej instytucji kultury w swoim mieście i może zaproponować to jest jakieś wspólne działania. Pewnie. My też zapraszamy do miasta ogrodu, żeby u nas po prostu posiedzieć. Mamy dużo pustych przestrzeni, w których nic się nie dzieje, więc zawsze można je trochę ożywić. No to chyba tyle. Myślę, że jest na koniec tylko powiedzmy, gdzie szukać informacji i, i jak dużo formalności co wypełnić. No właśnie chcieliśmy zadbać o to, żeby. Wasza energia nie spaliła się na etapie składania wniosków, uzyskiwania zaświadczeń, później rozliczania tego, tylko żebyście mogli ją włożyć w działanie. Więc maksymalnie uprościliśmy wymagania formalne. Do tego stopnia, że w zeszłym roku naprawdę uwierz mi, że odebrałam chyba 100 tysięcy telefonów. Czy my naprawdę nie chcemy budżetu projektu i czy nie chcemy kopii faktur i wszystkiego? Jakby, Ci, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych, wiedzą o czym mówię, więc projekt jest bardzo. Formularz zgłoszeniowy jest bardzo prosty. Mnie przy spójniku interesuje nie na co wydajecie wszystkie pieniądze, które gdzieś tam zgromadziliście na realizację projektu, tylko na co wydajecie konkretnie te, które dostajecie ze spójnika. Nie potrzebuję też kopii waszych dokumentów. Chciałabym natomiast, żebyście je tam nie zachowali do wglądu przez najbliższe cztery lata na ewentualność. Kontroli, a informacje znajdują się na stronie internetowej katowice-gzm2029.eu w zakładce działania. To jest ważne. Polecamy też zakładkę Baza Wiedzy. <noise> Pochodźcie, poszukajcie sobie po tej stronie, bo tam dużo fajnych, cennych informacji. A, wzgłoś swój pomysł jest formularz na pewno. Tak, um, jest formularz. Formysł, ale... Jest on bardzo prosty. Mhm. Tam wystarczy. Tak naprawdę robocza nazwa projektu. Krótki opis do 2000 znaków, bo nie chcemy też, żeby to był taki długi, dziesięciostronicowy projekt na grant, tylko raczej esencja pomysłu. I później mamy kilka pytań takich dodatkowych, bo wiemy, że nie każdy będzie w stanie na nie odpowiedzieć, ale wstępny budżet, ewentualnie czy to jest projekt, który ma wymiar lokalny czy europejski, i dopasowanie do naszych linii programowych. Krótki znak wszystkich do zainteresowania się tymi inicjatorami. Tak jak mówię, ja to powtarzam zawsze jak rozmawiałem z kimś z miast e, akurat program mikrograntów to jest coś, co chyba jest jedną z najlepszych rzeczy, które zostało po staraniach się o tytuł Europejskiej stolicy Kultury A poprzednim razem. Tylko, że mikrogranty były skierowane tylko dla NGO-sów z Katowic, albo tak. to, co się tak, odbywało tak, musiało tak, być tak, na terenie tak, Katowic. Tu otwieramy się na całą metropolię i chcielibyśmy zachęcić tych tylko się e, właśnie z mniejszych z miejscowości mm -hmm. albo niekoniecznie z Katowic, z miast ościennych, Walczcie, bo myślę, że jest warto. Tak. I tak. można się też na tym właśnie projekcie nauczyć, jak pozyskiwać fundusze potem już. Poza tym to jest też takie zawsze fajne spotkanie między no, między tymi ludźmi, którzy realizują projekt. Potem się okazuje, że ci ludzie gdzieś na, przychodzą do siebie wzajemnie na te wydarzenia, nawiązują jakieś współprace, zaczynają się sieciować, dowiadują się, a my mamy to, a my mamy to, a może zrobimy coś razem, bo wtedy jest to realne, a jak jesteśmy osobno, to czegoś nam zawsze brakuje, więc. Jest takie dobre miejsce spotkań. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.